Cóż chciałem rzec? Witam kolegów, koleżanki, bo są i panie wśród nas. Co? Zaczęło się, stało się. Komu te lato przeszkadzało? Przyszła zima, może trochę wcześniej niż powinna, no w każdym razie przyszła. U mnie to jeszcze pół biedy, bo w nocą jest minus 5, minus 6, tam do minus 7 i już idzie ocieplenie z powrotem, także o lodzie to ja mogę zapomnieć, ale że wiem, że u nas w kraju koledzy już są niektórzy, w niektórych regionach już zaczynają łowić, już chodzą na lód. To przede wszystkim co? Powiedzmy sobie parę słów o najpierw bezpieczeństwo. Kochani, przede wszystkim bezpieczeństwo. Te łowienie nasze musi być naprawdę bezpieczne. Nie ze stresem siedzieć tą wędusią nad przeręblem, czy się przypadkiem nie zarwie, tylko żeby łowić bezpiecznie, spokojnie, bez stresu. Więc na co trzeba zwrócić uwagę? Kochani, nie wchodźcie na cienki lód, 3, 4, 5 cm taki lód i już jest ok. Nie, kochani, to nie jest ok. Średnio się przyjmuje, że w miarę bezpiecznym, w miarę, o ile można mówić w ogóle o tym, że lód jest bezpieczny, no to jest około 10 cm na przeciętnego człowieka, żeby mógł już w miarę bezpiecznie chodzić po lodzie. Ale trzeba wiedzieć o takim czymś, że lód lodowi nie jest równy. Jeżeli mamy ciemny lód, gładką taplę, to jest twardy lód. Ale jest też tak zwany lód pośniegowy, gdzie jest mróz, zaczyna padać śnieg, jest woda lekko ścina, tafla cienka lodu, tam centymetr, półtora, no różnie to bywa i na to pada śnieg. Ten śnieg moknie i zamarza. I też tworzy się warstwa lodu. Ale ten lód nie jest już tak twardy, nie jest tak wytrzymały, jest o wiele bardziej kruchy i niebezpieczny niż ten tak zwany twardy lód. Na tego typu rzeczy warto zwrócić uwagę. Co jeszcze, kochani? Nie chodzimy razem, że w dwóch, trzech koło siebie. Zawsze trzeba zachować jakiś odstęp od siebie, żeby ten ciężar nacisku nie padł w jedno miejsce, gdzie jest troszeczkę słabszy lód. Jeden człowiek może przejdzie, a gdzie stanie dwóch, trzech może się zarwać. Na tego typu rzeczy trzeba zwracać uwagę. Poza tym nie wchodzić na rzekach blisko nurtu, gdzie jest nurt, tam jest zawsze cieńsza warstwa lodu. On wypłukuje, obmywa i ten lód nie jest taki sam jak wszędzie. Także to jest też jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa, wchodzić, gdzie, zwracać uwagę, gdzie chodzimy. Poza tym warto mieć coś przy sobie i badać troszeczkę ten lód, pukać, stukać, z tego względu, że ja sam, będąc młodym chłopakiem, ja byłem nastolatkiem, jak wpadłem właśnie pod lód, koło trzcin, wlazłem w oparzelisko. Zarwał się lód, dobrze, że to było niedaleko brzegu, ja się wpadłem po pas, łamałem lód, wyszedłem do brzegu, blisko było gospodarstwo, poleciałem do gospodarza, tam się wysuszyłem i tak dalej, wróciłem do domu. Ale było szczęście, że gdzieś ktoś był, że mogłem się wysuszyć i tak dalej, bo ja no nie wiem, jakby to się wszystko mogło skończyć, albo gdyby to było w innym miejscu. W każdym razie sam na sobie miałem taki przypadek. Czyli na co zwracam uwagę? Oparzeliska, czyli trzeba zwracać uwagę na miejsca niedaleko trzcin, miejsca, które z lata pamiętaliście, że były bardzo pozarastane, gdzie bardzo dużo zarośli jest, wiele z nich gnije. Tworzy się gaz, wytwarza się temperatura i tak dalej. Ten lód w miejscach, gdzie jest stara roślinność, w każdym razie jest o wiele słabszy. Tworzą się tak zwane oparzeliska. Wszędzie lód naokoło gruby, idziesz, nawet nie wiesz, kiedy depniesz i można polecieć. Na tego typu rzeczy trzeba zwracać. To ja nie to, że ja kogoś straszę, tylko po prostu na to trzeba zwracać uwagę. I w ogóle warto na ryby zawsze na lód jeździć z kimś. Niech ten kolega będzie nawet tam 10 metrów dalej, ale niech będzie, zawsze ktoś kogoś może asekurować. Pomijam to już, że warto zaopatrzyć się, warto mieć skafander, jakiś tam ten kombinezon wypornościowy i tak dalej. No to bardzo dużo pomaga. No, ale nikt tego nie stosuje. Sam nawet jeszcze kiedyś, jak chodziłem na lód, to tego nie znałem. Ale takie rzeczy są i warto wiedzieć, jeżeli ktoś ma kogoś stać, może się takie coś zaopatrzyć. I poza tym, kochani, ja nie mam, bo tego nigdy nie potrzebowałem. Wiem, że Mikado na pewno takie coś robi. Myślę, że może inne firmy też. Mieć warto dwa takie szpikulce. Nawet ze starego śrubokręta obciąć, wyciąć paru centymetrowy szpikulec, że w razie, gdyby ktoś padł pod wodę, komu tego nie życzę oczywiście, no to można się uderzyć, wcapnąć w lód i jakoś się z tego lodu wyciągnąć, bo gołymi rękoma, to ja sam wiem, ja spod lodu chciałem wyjść, łamałem go i doszedłem do brzegu, bo to było na szczęście blisko, a chciałem się podciągnąć, to on się załamywał i tak dalej. Także warto mieć takie dwa zwykłe szpikulce, które bijesz i wtedy można się wyciągnąć. To jest tylko dla waszego bezpieczeństwa.
O Jezu, kaszę mi łapie, ale dobra. Także myślę, że to tak ogólnie przybliżyłem wam zasady bezpieczeństwa, czyli zwracać uwagę na oparzeliska. Warto zapamiętać miejsca, gdzie było dużo roślinności, mnóstwo, gdzie było pozarastane. Na tego typu miejsca warto uważać, bo lód, ja nie mówię, że wszędzie on już będzie cienki, ale często tworzą się właśnie tak zwane oparzeliska, gdzie lód jest naprawdę wiele cieńszy niż wszędzie na jeziorze i można się ładnie naciąć. Zwracać uwagę, żeby nie wchodzić w okolice głównego nurtu, gdzieś tam do środka rzeki i tak dalej. No i tak jak powiedziałem, lód około 10 cm, nie wartość. Ja wiem, że ktoś tam powie, o ja chodziłem na 2-centymetrowym, na 3, tam na 5-centymetrowym, jaki ja nie jestem kozak. Dobra kochani, raz wszedłeś, drugi raz, drugi, czwarty, 10, 20, wystarczy raz. Wystarczy raz, że się pomylisz i pozamiatane. Także warto takie coś sobie wziąć do głowy, bo postrada się życia lub zdrowia, no to nie ma sensu, prawda? Najmniejszego, to się mija w ogóle z celem naszego wędkowania i tak dalej. Dobra, myślę kochani, że przybliżyłem wam troszeczkę zasady bezpieczeństwa. Zresztą, jak sami wiecie, dziury się nie robi, nawet regulamin nakazuje minimum metr od dziury, żeby jedna przy drugiej nie była, czyli żeby ten lód nie był całkowicie perforowany. Wędkarz od wędkarza około 10 metrów. Wiem, że nikt tego z milinijką mierzyć nie będzie, ale warto zachować jakiś odstęp, żebyśmy razem całym ciężarem nie naciskali w jednym miejscu, no bo to zawsze prowadzi ze sobą zagrożenie i tak dalej. Tego typu rzeczy warto znać, warto pamiętać. To jest tylko dla naszego bezpieczeństwa. Dobra kochani, przejdziemy dalej. Teraz pogadamy sobie chwilę o łowieniu pod lodem. Teraz sobie powiemy parę słów o wędkowaniu samym pod lodem. Może zacznę tak, gdzie wyszukać jakieś miejsca. Fajnie, jak ktoś spinningował, bo ja mówię głównie w tej chwili o łowieniu ryb drapieżnych. Do spławików przejdziemy kiedy indziej. Powiemy sobie o... No, głównie chodzi o konia, sandacza czy tak dalej z pod lodu. Warto sobie przypomnieć, jak spinningowaliśmy kiedyś, latem, w sezonie, gdzie są dziury, gdzie są jakieś napływy, gwałtowne spławy, spady, tak samo na jeziorach, czy tak dalej, jest płytko, zaraz głęboko, nieraz są z kilku miejsc, jest głęboko, w środku jest jakaś jama, tego typu miejsca warto obławiać, warto tam przerębel wykuć, sobie tak jak człowiek zapamięta, ja tak robiłem kiedyś, tak samo na jeziorach, gdzie zwalone drzewa, ale te zwalone drzewo było do wody i od razu tam było dość głęboko, za tymi korzeniami, to zaraz kawałeczek za tym drzewem, przerębel można sobie zrobić i tam szukać. Oczywiście na co łowić? Kochani, większość to już was zna, bo większość przynęt jest ogólnie znana, typu wszystkie błyski podlodowe, mormyszki i tak dalej. Ale warto zwrócić uwagę na co? Powiem tak. Późną jesienią, bardzo późno, akurat ja nie łowiłem, bo ja już nie pływałem na beli, ale chłopaki co pływali, tam Niemców sporo i tak dalej. Oni łowili wszyscy na wertykala, no to czyli tak jak pod lodem, ale co działało? Nic innego nie działało, a brały, tu pokażę wam, kochani, na te wirujące ogonki, małe wirujące ogonki, 4-6-gramowe z małą paletką, podbijane lekko do góry, opuszczane, podbijane do góry, opuszczane i tylko w to biły o konie, czyli jak doświadczenie pokazuje, okonie też pięknie biją wirujące ogonki w wertykalu. To wiadomo, że jak się pociąga dalej, to ten ogonek lata, wabi i tak dalej. Także warto spróbować, jeżeli ktoś ma akurat tam zlatać i tak dalej, małe 4-6-gramowe ogonki, warto tym popróbować wertykala spod lodu. Następnie, o czym warto pomyśleć, warto mieć. Ja kiedyś przed laty dostałem taką, no, powiedzmy to blaszka, to była niby z dwoma hakami. Dzisiaj widzę, że robione są na podobny sposób balansówki, tak jak u nas przyjęta nazwa balansówki, jig balance. Tak znajdziecie to na internecie, one też bardzo fajnie działają, poderwane do góry, one spadają taką spiralą w dół często, albo gdzieś ślizgiem w dół idą, jak niektóre blaszki podlodowe. Niektóre ładnie spirają, a niektóre po prostu się
podnosi i opuszcza, podnosi i opuszcza. Kiedyś to się mówiło mówienie na wariata. Dosłownie tak to się to kiedyś nazywało. W każdym razie warto pomyśleć o jiggle balansie i wypróbować malutkie wirujące ogonki, bo wiem, że późną jesienią, jeszcze przed brozami, okonie pięknie biły właśnie na wertykala. Na nic innego nie chciały, a na wirujące ogonki brały. Także to się może okazać bardzo dobrą przynętą. To jest taka moja drobna rada. Jiggle balansowe to wiem, bo ja miałem kiedyś coś podobnego przed wielu, wielu laty. Ale teraz widzę, że są produkcji, są jiggle balansowe. Rosjanie tutaj chodzą z tymi balansówkami na sandasza i łowią na wertykala z brzegu na kanale. To konie też trafiają. Także ta balansówka pod lodem może się jig balans. Wiem, że są na pewno na plecionie, widziałem. Nie jestem pewien, ale podejrzewam, że na Allegro też powinny się znaleźć. Także jig balans w internecie znajdziecie. To są typowe przynęty pod lód i są bardzo dobre. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, bo o mormyszkach nie będę gadał, bo prawie chyba kto mówi pod lodem, to mormyszki zna. Ale można mormyszkę zastąpić czym? Kochani, tu mam mikrojigiem. Mikrojig. Tu mam akurat na haku numer 2, bo ja lubię na mikrojigach. W ogóle ja latem jak łowię, jak spinninguję, to tylko mikrojigi z hakiem numer 2. To są 0,8 g mustada. Proszę, to takie pizdrygałka malutka. To jest 0,8 g, też może działać. I po prostu zakładamy czerwonego robaka na hak albo kawałek rosówki i łowimy jak mormyszką. I to sprawdza, bo ja już dawno kiedyś naprawdę mikrodzikami łowiłem, akurat nie tymi, miałem takie malutkie okoniówki i one bardzo fajnie działały. Kawał robaka, nic więcej nie zakładałem, do dna bardzo delikatnie, delikatnie opuszczałem do góry, delikatnie i okonie naprawdę w to pięknie tłukły, także warto pomyśleć o tym, że czasami mormyszka, a czasami wystarczy mały mikrojig, na niego robaka założyć i heja do przodu i można łowić. I wtedy nie tylko okonie, kochani, bo i płocie na to i wszystko można połowić. Także to jest taka moja propozycja, ewentualnie jak ktoś nie ma akurat nad wodą mormyszki czy coś, mikrojiga założyć i działa wspaniale. Kawałek robala czy tam rosówkę czy czerwonego, bo to chyba najbardziej popularne. Chociaż łowi się jednak na spławiki, to na wszystko i na białe, i na ciasto widziałem, jak łowią pod lodem. No ale to inna bajka. W każdym razie myślę, że to tak wygląda. To są takie moje propozycje, czyli warto zwrócić uwagę na wirujące ogonki. Małe, 4-6-gramóweczki z malutką paletką działają. Naprawdę uwierzcie mi, że one w wertykalu fajnie działają. Jig balance, czyli balansówki. No i można, tak jak powiedziałem, zastąpić mormyszkę najzwyklejszym mikrojigiem, założyć na niego robaka i zobaczycie, jakie będą efekty, a na pewno będą. Także myślę, to byłoby tak pokrótce. Wynaleźć jakieś stare dziury i tak dalej. Nie trzeba daleko od brzegu na środek jeziora latać, chociaż zapewne tam też są miejscówki i tak dalej. Najlepiej je znają ci, którzy latem pływają. Ale koledzy, którzy chodzą na przykład z łodzi, no albo podglądać innych, gdzie inni chodzą. Tylko że nigdy nie mamy pewności, że ten ktoś drugi wie tyle samo, co i my. Także to różnie bywa, prawda? Gdzieś za trzcinami kawałeczek dalej, gdzie są gwałtowne spady i tak dalej, to można szukać tych ryb i faktycznie one tam są, kochani. W różnych jamach, domach, za drzewami zwalonymi. Także myślę, że to tak byłoby w skrócie, troszeczkę podpowiedziałem. No i oczywiście, jak jeszcze jedno mówię, uważajcie na siebie, bo nie mam to kozaci. Ja byłem młody, ja też chodziłem na cienki lód, ale no widzicie, raz się pasowałem, wystarczyło mi raz, drugi raz już naprawdę trochę bardziej uważałem, także wiem, czym to się wszystko może skończyć, bo to na własnej skórze odczułem. A też byłem jako młody chłopak, kozak, byłem, a co to nie jak, to mi tam, co tam, 2 metry, a co się stanie, ja idę. No i poszedłem, no jak poszedłem, tak i poleciałem. Dobrze, że na płytkiej wodzie. No ale takie rzeczy się zdarzają, także tak jak powiedziałem, nie ma co ryzykować, kozakować, że tam ja tu nie jestem nie wiadomo kto, bo ja tam wejdę i ja będę łowił, bo się naprawdę różne rzeczy zdarzają. Zawsze każdy myśli, że się komuś zdarzyło, a mi nie. No do czasu, aż się zdarzy. Także jak powiedziałem, 20 razy się uda, wystarczy jeden raz, jeden błąd. A jak to mówią, natura błędów nie wybacza. Dobra, kochani, pogadali, postraszyli trochę. W każdym razie
Pozdrawiam Was jeszcze przed świętami raz się zobaczymy, także pozdrawiam Was. Niech moc będzie z Wami, kochani. No i wszystkim połamania, dobrych przeżyć.